Dziś mamy Dzień Kobiet i chciałbym ten dzień jakoś specjalnie uczcić. Z okazji Dnia Kobiet chciałbym panią sprawić taki miły prezent i opowiedzieć o sobie. No co, każdy mężczyzna daje kobiecie, szczególnie na Dzień Kobiet, to, co ma najlepsze. Siebie. O mnie można dużo powiedzieć, ale nie to, że jestem ikoną seksu. Kiedyś byłem, tak. I jeszcze będę tą ikoną. Ale na razie zrobiłem sobie, wiecie, krótką przerwę na podreperowanie zdrowia, ożeniłem się. Ale ja ze swojego wyglądu czerpię korzyści, tak, bardzo. Takie bardzo określone. Na przykład wzbudzam uczucia macierzyńskie u młodych dziewcząt pracujących w schroniskach dla zwierząt. Ja kobietom lubię robić prezenty, ale zwykle wypytuję kobietę, czym się interesuje, żeby dać taki prezent trafiony. Kiedyś koleżanka powiedziała mi, że interesuje się malarstwem współczesnym. No to na Dzień Kobiet dałem jej pędzelek. Lubię też w prezencie dawać kobietom kwiaty, tylko no nie zawsze chcą przyjąć. Nie wiem, co jest złego w kaktusach. Ale też wiem, że kobiety najbardziej lubią dostawać kwiaty bez okazji. I jutro jest ku temu pierwsza okazja. Można powiedzieć, że jestem ideałem mężczyzny. Albo nie można powiedzieć, nie. Ale można powiedzieć, że ja jestem przykładem na to, że uroda nie idzie w parze z inteligencją. No ale co ja zrobię? Co ja na to poradzę, że nie jestem inteligentny? No nic. Zatem oto ja, cały dla was, drogie panie, w dniu waszego święta. Ścielam się wam u stóp, więc uciekajcie.